Cześć, witam wszystkich z tej strony Koranga. Zapraszam Was na kolejny odcinek Zagrajmy w Risen. Więc w tym odcinku postaramy się załagodzić troszeczkę zły nastrój Konrada, ponieważ w ostatnim odcinku straszliwie sfailowałem jedną misję i teraz Konrad się do mnie nie odzywa. Jednak pomyślałem sobie, że jakbym użył na niego zaklęcie żartu, co zaraz zrobimy, to... O, świetnie działa. To teraz powinno być wszystko w porządku. Znaczy, przynajmniej po staremu. Okej, jest. Także Konrad już nie żywi do nas urazy, więc zapiszmy. I... Z tego co wiem, musimy pójść tam... na Hama. You better not be trying to nick anything. Podłożyć, zostając zauważonym. Don't touch anything. I po prostu wyjść. Okej, wszystko na razie jest dobrze. Nie robię zapisów, żeby sobie nie schrzanić. Save'a z zaklęciem żartu, bo mam tylko jeden. I teraz powinniśmy pójść się przespać. I jak już to zrobimy, to powinniśmy porozmawiać z Konradem i już powinna się otworzyć ścieżka dialogowa, w której to Konrad mówi, że zapłaci jednak. Ciekawe. Dobra, to oszczędzę wam to drogę do tej mojej chaty i widzimy się już pod domem Konrada. Okej, już jesteśmy pod domem Konrada. Przespałem się jedną noc i spójrzmy, czy coś się zmieni w dialogach. Pokaż mi swoje towary. Show me your goods. Nic, nic. No nic. You better not be trying to nick anything. Ja nie wiem, czy nadal ja coś robię źle. What do you want here? No spójrz na tą czaszkę. No nie wiem, miałem ją podłożyć i ją podłożyłem na ich oczach. I przespałem się jedną noc. Nie wiem naprawdę, czy ja tą misję robię źle, czy ona jest w tym momencie zbugowana. Nie wiem, nie wiem, nie mam pojęcia naprawdę. Dobra, to na razie ją sobie zostawmy. I zróbmy misję związaną z kradzieżą glewni w domu Alvaro. A to nie jest Alvaro. Nie, to jest Leonardo. Alvaro jest... Tutaj. Tak jest. I musimy poczekać do nocy. Tak, więc niech się stanie noc. Okej, świetnie. Więc mamy środek nocy. I nie pozostaje nam nic innego, jak wkraść się do tego domu Alvaro. Zapiszę grę, ale zapiszę to na innym zapisie. Nowy, niech będzie. Nazwie... Też tak pewnie robicie. Z nazwą do wszystkiego praktycznie. Dobra. I skradamy się. Okej. I tutaj jest ta glewnia. Powiedzmy, że... Prawo. Prawo. Nie. Prawo, lewo, lewo, prawo. Job well done. Okej, jesteśmy zatem w piwnicy jegomościa Młot Kowalski. Czemu nie bierzemy wszystko? Wszystko, co można spieniężyć. Pochodnia, dawaj pochodnie. O, tu jest jakaś skrzynia, ale to jest atrapa Credence. Bełt i fiolka. Nie używamy kusz, więc bełty nam są niepotrzebne, ale kasa jest nam potrzebna z nich. I kufel. O, wow, spory. O, to będzie zabawa. Nie. Więc prawo. Nie. Prawo, lewo, lewo. Nie. Kurcz. Prawo, lewo. O, fuck. Hops, hops, hops. I powiedzmy, że hops. Jak pech to pech. No dobra, no to tak. Widzicie?
przy każdym błąd. No i co? I chyba już yes. Tak. No. Dobra. To jest ta glewnia. Aha. Broń drzewcowa. Kostur wykonany przez kowala Waltera. Aha. Także tajemnica rozwiązana. Już wiemy, co to jest ta glewnia. Okej, więc wychodzimy jakby nigdy nic. O! Zbieram drobniaki na chore dzieci. O, kieliszek też może być. O, to też jest trochę... That wasn't it. Hops. Hops and do it. Nie wiem, czy to jest tak zaprogramowane, żeby mnie udupić. Aż trzy w to? There. Wow. Dobra. Sześciuśko moje. Co tu jeszcze masz? Ale go wyczyściliśmy. Koleś pójdzie z torbami. Dobra, już na górę nie będziemy chodzić. Okejas. Okejas, teraz pójdźmy. Do łasicy, zdaje mi się. Konrad ma naprawdę dobrą krowę, Bertę. Conrad has a favorite cow. A really good one. Berta. Are you thinking what I'm thinking? Probably not. I'm sure he would miss Berta. And a dead Berta will remind him of his own mortality. Konrad nie będzie dziś spał sam. O, właśnie, może tak aktywujemy tę misję, którą w końcu wykonamy. Bo powiem wam, że to jest jedna z tych misji, która naprawdę szła mi najgorzej w grze. Conrad won't be sleeping alone tonight. Better find that a moving experience. I'd stake my life on it. All right. Now, let's give him a little time to grasp the situation. When should I go back and see him? No hurry. Rest. See Sonia. You've earned it. Okay. Then you can visit Conrad. Także zdaje się, że chyba misja jest wykonana what z Konradem. What do you want? A, ale ja chcę powiedzieć też o Alvaro. Nie mogę. Dziwne. Dobra. Więc zatem, tak jak łasica powiedział, trzeba sobie odpocząć, więc idziemy się przespać. I znowu zrobię cięcie i wrócimy, jak będziemy tutaj. Okej, a znów jesteśmy w tej pięknej dzielnicy kupieckiej. I przespaliśmy się znowu noc i może teraz łasica... Nie, łasica nie chce z nami gadać, więc może przejdziemy się do Alvaro i powiemy, że mamy... A, znowu nie ten sklep. I powiemy, że mamy coś dla niego. Spójrzmy. Na pewno zainteresuje cię to, że znalazłem glewnię, man. I heard you lost Marcelo's stuff. You'll be interested to know I found one. Just found it, did you? Wasn't in my chest, was it? It's a stuff, and it's yours. That's what I'm saying. You rotworm. You're asking me to pay for my stuff. No a jak? I teraz tak. Możesz to uznać za znaleźne? Właśnie nie wiem, czy wziąć od niego to złoto. Powiem wam, że teraz z tymi misjami to się tak boję, po tym ostatnim failu wielkim, że kurczę, może spróbujmy jeszcze pogadać z łasicą, może jakiś what? Dialog... What? Nie. A spójrzmy w misję. Ha, miasto. Alvaro, wezmę to do walki. Porozmawiaj z Alvaro i poznaj jego słabości, po czym użyj ich przeciwko niemu. No to co? To chyba jednak trzeba to sprzedać. Odsprzedać mu. Dla pewności zrobię zapis. I odsprzedamy mu to. Dobra, możesz to uznać za znaleźne. See, as a reward for me finding it. You're a piece of work, you are. Pretend to care about Walter. You're just interested in yourself. It's just a bit of gold. Add it to your next deal. And to think I thought you were all right for an outsider. Koleś, każdy dba o siebie. A potrzebuję jeszcze trochę złota na pokrycie moich wydatków. Jestem. I jestem. Inaczej poprosiłbym o znacznie więcej. No, może odpuścimy sobie te 50 sztuk złota i trochę go ułaskawimy. I am. Or I'd have asked you for a lot more. Just sling your hook.
No, złoto udane. złoto udane. Misja udana. Dobra. Zatem misja z Alvaro jest udana, ale nie to jest najważniejsze dla mnie. Dla mnie najważniejsze jest to, żeby misja z Konradem była udana. Żeby się coś takiego wyświetliło, tylko że z imieniem Konrad. It's you. To ty. Hello, Conrad. Wow, udało się. You dare to show your face here. I know you were behind it, you and that weasel. What do you mean? You killed my cow. You killed my Elsa. Elisa? Well, your Elsa wasn't very well protected. Ona chyba miała inaczej na imię. You bastard. These are dangerous times. Yeah. And every bastard is just out for what they can get. And you're stuck with me. Here, take your gold. I don't know how you can sleep at night. Just leave. Just go. Tak, ludziska, udało się. W końcu się udało. Nie sądziłem, że to będzie takie frustrujące trochę. Ale już mamy to za sobą. Tak, Konrad zapłacił. Konrad paid up. The skinflint made the right decision. Now he's tame, we know where he is if we need to milk him. But if he needs us, well, we'll help him. Only fair. No, zatem spójrzmy, mam jeszcze sporo czasu, spójrzmy na misję. Perły dla damy. A, właśnie, wiem gdzie są ów perły. Przynajmniej tak mi się wydaje, że wiem. Bo jak wiadomo, dziewczyna Sida nie chce nam oddać pierścienia, który należy do Nelsona, ponieważ chce w zamian jakiś naszyjnik z pereł. Ja całkowicie nie wiedziałem, jak go zdobyć. Myślałem, że trzeba po prostu zebrać parę sztuk pereł i oddać to do jakiegoś kowala, nie wiem, jakiegoś rzemieślnika, który się tym zajmuje i nam zrobi z tego naszyjnik. Jednak dowiedziałem się, że między wieżą... Chyba chodzi o tą wieżę, a więzieniem, które jest tam, ten mały budyneczek, znajduje się właśnie ten naszyjnik. Jest kolesia, który gra na muszli, tak jak tutaj widzimy. I tak, i to jest pytanie, czy chodzi o ten kufer, czy po prostu ten naszyjnik leży gdzieś luzem? Może na samym początku zróbmy oględziny tego miejsca. Ale chyba to jest w tym kufrze. Tutaj szybki zapis, bo nie wiem, czy on mnie nie przeatakuje, jeżeli otworzę ten kufer. Ale chyba nie powinien. Ten zamek jest zbyt skomplikowany? Wow. No nie może być. To znaczy, że... Te perły muszą być gdzieś tutaj, chyba tutaj. Wow. No bo tak, miał być pomiędzy wieżą a więzieniem. Obok kolesia, który gra na muszli. I wszystko się zgadza, tylko nie zgadza się brak pereł. To się nie zgadza. O, nie spadaj. Czyli co? Pewnie jest w tym kufrze, a ja nie umiem... Nie jestem tak dobry w otwieraniu zamków, żeby otworzyć na najwyższym poziomie. No dobra, skoro tak, to sobie odpuścimy tą misję. Ale na pewno zrobiłem jakiś błąd i okazuje się, że przecież perły są tam i tam. Jak mogłeś tego nie zauważyć? Ach, och, ech, dobra. Następna misja. Wszystko co uzdrawia. Aha, czyli to musimy wyjść na zewnątrz i pozbierać składniki. Pierścień dla Nelsona, to wiadomo. Musimy na samym początku odzyskać go przy pomocy pereł. Porozmawiaj z szefem bandytów, to też nie na ten odcinek, bo mamy bardzo mało czasu już. Wszystko co nie jest przybite do ziemi, to chodzi o ten złom, który jest przy gniazdach goblinów, że tak powiem. Patty chce opuścić miasto, to też musimy najpierw znaleźć wyjście. Uwięziony poszukiwacz skarbów. Jest przynajmniej gdzieś w dzielnicy kupieckiej. Powiem wam, że nie kojarzę tej misji za cholerę. On wraca, przepraszam, w dzielnicy kupieckiej. Nie wiem. Synowie Tyldy. Wiecie co? Może ja zerknę do neta i sprawdzę, na czym polega konkretnie ta misja. Uwięziony poszukiwacz skarbów.
Okej, okay, już mniej więcej wiem, o co chodzi. Musimy znaleźć wojownika z zakonu inkwizycji, który ma na imię Hernandez. Tak. I ta misja wiązała się z 3 złotymi misami, które już zdobyliśmy parę odcinków temu i oddaliśmy je w ręce jednego z członków Dona Estebana. Zatem wystarczy chyba tylko to, jak zawiadomimy tego całego Hernandeza, chociaż nie wiem nawet gdzie on jest, że te miski zniknęły z rynku i żeby puścił naszego więźnia. Co do poszukiwacza skarbów, cholerka, ale nie ma tego tej kwestii chyba. About this treasure seeker. O co jest oskarżony? Aha, chyba musimy rozwinąć bardziej tą kwestię. What is he accused of? He isn't a treasure seeker. He's a treasure stealer. And he's gonna stay locked up until what he nicked turns up. Until Carrasco has 3 artifacts, 3 golden bowls in his hands, then this thief isn't going anywhere. Jest jakiś sposób na to, abyście zapomnieli o sprawie i go wypuścili? Isn't there a way you can forget all this and let him go? Are you trying to bribe me? Until Carrasco tells me differently, no one is going in there. And Ulf isn't setting foot outside until I know what's happened to these 3 bowls he got his hands on. Miałem wcześniej problem z Dona. Lelach, to nie ma złoty amulet dla Dona. Nie, tego nie powiem. Czyli co, no wychodzi na to, że Hernandez będzie więził Olafa tak długo, aż ten wyjawi los 3 złotych mis, albo otrzyma wiadomość od Carrasco. Czyli co, trzeba się przejść do Carrasco? Ale kojarzę, jestem niemalże przekonany, że tą misję z tymi 3 złotymi misami wykonaliśmy. Pamiętam, że je zbierałem. No, na stówę, nie mam ich przy sobie. Duża złota misa, ale to nie jest to. Niezwykle cenny artefakt. Chyba, że to jest to niezwykle cenny artefakt. Carrasco. To nie wiem, chyba wychodzi na to, że ja nawet nie wiem, jaką misję wykonałem, a jaką zostawiłem w danym punkcie. Kłopoty z mojej strony. Dobra, przejdźmy się do tego Carrasco całego. Ale to chyba ten koleś, Lucor. Try someplace else. To jest ten koleś, który się kłócił z tym Carrasco, nie wiem, tak mi się wydaje. Bo Carrasco to jest ten. Jeżeli on nie okaże się Carrascem, to będę zły. O, tak to. Mogę pomóc, mam mu pomóc. Can I help? Nie chcę mu pomóc. Well, the latest things to go missing were 3 golden bowls. The Inquisitor was not impressed. Ja ci ich nie oddam, stary. I could do with getting those back. And I need to get hold of some armor plates that walked out the warehouse a few days ago. Skąd mam wziąć te misy? Nie, nie odzyskasz tych pancerzy. A, właśnie, bo pancerze już przekazałem komuś. To powiem, że nie odzyskasz tych pancerzy. You won't be getting those plates. Wcześniej była misja z pancerzami. That damn Luca thinks he can do whatever he wants. Apparently so. One day that rabble will learn the error of their ways. Skąd się wzięły złote misy? Where did the gold? Dobra, znajdę dla ciebie złote misy. Porozmawiajmy o zwrocie kosztów. I was nothing. Have it your. Dobra, znajdę dla ciebie złote misy. Wtedy aktywuję misję dla niego, a nie chcę aktywować misji dla niego. Może teraz da radę porozmawiać z Lucorem, bo ja chyba mam te 3 złote misy. Przynajmniej tak mi się wydaje, że to co mam to są właśnie te misy. Lucor, gadaj do mnie. Wiecie co, jeszcze zajrzę na sekundę do neta i zobaczę co i jak. A więc tak, zorientowałem się, że misja z tymi 3 złotymi misami dla Dona Estebana wymaga spotkania się z przywódcą bandytów w tym otóż mieście. Więc
w następnym odcinku spotkamy się z przywódcą bandytów i otrzymamy tajemne przejście za mury miasta oraz wykonamy tę misję z 3 złotymi misami. No, a póki co sądzę, że już mamy materiału wystarczająco na ten odcinek, więc mogę z czystym sumieniem się z wami żegnać. Więc to był Korangar, trzymajcie się, do zobaczenia i cześć!